Jak wygląda przygotowany trening? Przygotowany trening wygląda następująco. Na początku masz informację, dla kogo jest ten przygotowany trening, że widzisz, że to faktycznie jest dla Ciebie. Czyli Twój mail, wiek, wzrost, waga i dalej jest informacja, jeżeli wprowadzimy tutaj zmiany co do treningu, to znowu ja tutaj wraz z zespołem przygotowujemy dla Ciebie nowy plan treningowy. Potrzebujemy na to od 1 do 2-3 dni przeważnie. Jest informacja o całej kaloryce, jakby tak można to ubrać słowa, czyli ile potrzebujesz tych kalorii, żeby osiągnąć swój cel. Czyli masz wszystkie szczegóły tutaj pokazane. I dalej, tak jak wybraliśmy w formularzu, w czwartki, dzisiaj jest czwartek, 25 maja, wybraliśmy, że ja chcę trenować, wykonywać trening na siłowni, a jutro w piątki chcę wykonywać trening oporowy w domu. Również zaznaczyłem, że chcę wykonywać treningi cardio. Więc widzisz, że na samym początku jest Twój plan na dzień 25 maja. I plan treningowy wygląda następująco. Masz zestaw ćwiczeń pokazany, jaki masz wykonywać. Jest dla Ciebie przygotowana liczba serii, liczba powtórzeń, liczba czas opuszczania ciężaru, czyli jak powoli na przykład schodzisz z dół z tym ciężarem, czas podnoszenia ciężaru, czy bardzo szybko, czy powoli, jak długo odpoczywać w sekundach pomiędzy seriami w danym ćwiczeniu i czas odpoczynku po wykonaniu wszystkich serii. Czyli masz tutaj bardzo... Masz wszystkie informacje dla danego ćwiczenia pod Ciebie zrobione, jak należy to trenować. Masz pierwsze ćwiczenie pokazane, dalej masz informacje do tego pierwszego ćwiczenia, jak wykonywać takie ćwiczenia, na co zwrócić uwagę. Czyli masz wszystko napisane, jak to zrobić profesjonalnie, dobrze, żeby miało, żeby były efekty i żeby nie było, żeby Ci się nic nie stało. Także dalej masz informacje o drugim ćwiczeniu, to jest to zestaw ćwiczeń na siłowni, tak się ćwiczy na siłowni i znowu są informacje, jak wykonać to ćwiczenie, dalej jest trzecie ćwiczenie, czyli tutaj widać, że jest całe ciało zaangażowane, są wszystkie informacje, jak wykonać takie ćwiczenie, tak jak dalej czwarte ćwiczenie wykonujesz na siłowni. Taki trening przeważnie trwa około 60 minut na siłowni, jest szóste ćwiczenie oraz siódme ćwiczenie. Po siódmym ćwiczeniu jest informacja o tym, że dzisiaj jest brak treningu oporowego w domu. Ten trening oporowy w domu, tak jak zaznaczyliśmy w formularzu, będziemy wykonywać go jutro. Dalej jest informacja odnośnie treningu właśnie cardio, bo ja wybrałem, że chcę wykonywać bieganie, więc tego dnia mam do wykonania trening cardio i tutaj będzie wyliczone dla Twojej wagi, jaką prędkością biec, więc wybierasz jedną z takich aktywności. Jedna osoba będzie chciała biec szybciej, wolniej, więc dostosowujesz to do siebie. Tak dalej, jest również propozycja treningu cardio do wybrania, jazda na rowerze, więc albo wybierasz tego dnia bieganie, albo jazda na rowerze. Więc po to to jest, że czasem chcemy wykonywać to albo tamto i dlatego ja Ci daję to wszystko na tacy. Tak samo jest właśnie dla jazdy na rowerze, z jaką prędkością, czy to ma być jazda na rowerze stacjonarnym, gdzieś w klubie czy w domu i dostosowujesz ten wysiłek pod siebie. Dostaniesz tu wszystkie informacje wyliczone pod Ciebie. Osoba, która więcej waży, będzie wykonywać ten trening krócej. Osoba, która mniej waży, będzie potrzebować więcej czasu, żeby spalić odpowiednią ilość kalorii. Więc to wszystko jest wyliczone pod Ciebie. Dalej jest informacja zamiast treningu, jakie wykonywać treningi interwałowe. Dostaniesz to również informację o takiej playliście, czyli coś, co jeszcze lepiej na przykład spala tkankę tłuszczową albo w procesie budowania mięśni powoduje, że ta masa jest taka bardziej jakościowa i nie zalewamy się tkanką tłuszczową. Dalej jest informacja o planie na jutro, czyli na 26 maja. Aktualnie nagrywam to nagranie 25 maja, więc tutaj mamy informację o braku treningu oporowego na siłowni, ale występuje tutaj trening taki typowy, trening oporowy z ketlami, tak jak wspomniałem, jak wybraliśmy w planie, że jutro chcę mieć taki trening. I masz tutaj moje nagrania wszystkie, nadane każde ćwiczenie, sposób wykonania takiego ćwiczenia. Jest nawet informacja właśnie o ilości powtórzeń, ile serii, czas podnoszenia ciężaru, opuszczania, odpoczynek pomiędzy seriami, czas odpoczynku wykonania wszystkich serii, także to jest bardzo kluczowe, jak osiągnąć sylwetkę, do której chcesz zmierzać. Dalej jest drugie ćwiczenie, trzecie ćwiczenie, wszystko w formacie wideo, więc odpalasz sobie taki film, możesz to wszystko zrobić na komórce, na tablecie i tak dalej. Jest kolejne ćwiczenie, które do wykonania jest piąte, szóste, siódme, to jest na jutro wszystko. I dalej masz informacje odnośnie treningu cardio, tak samo, czyli wybraliśmy tutaj, że chcemy wykonywać trening cardio.
Dalej jest informacja o treningu na pojutrze, czyli 27 maja. Tutaj nie ma treningu, tak jak zostało zaznaczone to w planie. I dalej mamy informację, że 28, czyli za dni 26, to jest jutro, 27 pojutrze, 28 po pojutrze. I dalej masz kolejną listę ćwiczeń na siłowni, także masz na kilka dni do przodu, wiesz, co masz wykonywać. Także to jest bardzo dużo. Są to propozycje dla Ciebie, więc możesz zobaczyć te zastępcze ćwiczenia po kliknięciu w taki link, jeżeli na przykład na siłowni nie masz dostępu do takiej maszyny, takiego ćwiczenia, możesz zobaczyć zastępcze ćwiczenie, które możesz wykonać. Także wszystko dostaniesz pod Ciebie przygotowane. Także zapraszam Cię do skorzystania i życzę Ci samych sukcesów.